Siemanko, z tej strony Mafia Solec i witam was w sobotni poranek, w końcu FIFA, jak widzicie FIFA 16, kariera zawodnika powróciła. Dzisiaj tak na szybko wiem, miał być farming, ale farming będzie dopiero po południu, z racji tego, że teraz nie ma Brączka, ja jadę zaraz do kina i trochę na galerię, wiecie, trochę oderwać się od komputera. Także dopiero po południu gdzieś będzie farming z drwala oczywiście. A my dzisiaj co? No powracamy do FIFA, powiem wam, jestem mega zaskoczony. Płynność jest... bellissimo, może tak bym rzekł. Sezon już wygraliśmy calutki, czyli mamy przegrane już dwa sezony w mojej karierze. 83 overalla, lecimy sobie, zostajemy nadal w klubie, bo tak jak powiedziałem, chcę z nimi zdobyć Ligę Mistrzów. Pierwszy mecz dzisiaj w lidze, bo już wygrałem sobie jakiś tam puchar, od czegoś coś tam było, ale mnie kurde nos swędzi, nie? No, dobra. Gramy dzisiaj z Hanowerem 96. Ustawienia gry chyba nie muszę, albo sprawdzę. Zawodowiec jest ok. Właśnie, piszcie. O, jest mgła. To na pewno zmienimy, żeby żeby się wam lepiej oglądało ten meczyk. Przelotne, nie bezchmurnie oczywiście. Także lecimy całym składem. W następnym odcinku chciałbym może przetestować poziom gry inny, bo no, naprawdę łatwo mi się zagrało poprzedni sezon na zawodowcu. Teraz moglibyśmy sobie wziąć, nie wiem jaki tam jest legendarny, nie, chyba jeszcze coś jest. Jeszcze jakiś jest, ale dobra, to byśmy zobaczyli. Piszcie w komentarzach, czy mam właśnie zmienić ten poziom i zobaczymy, czy będzie warto, bo z tego co słyszałem, widziałem u innych youtuberów, no jest naprawdę ciężko grać wtedy, gdy komputer nam nawet bramkę. Jak sami widzicie, poprzednie mecze, tak już tam jak było ten puchar jakiś tam azjatycki, czy nie wiem jaki, a starego kontynentu chyba czy coś, to właśnie wygrałem najwięcej bramek, nie? Ale dobra, mniejsza z tym, więc zobaczymy sobie dopiero w następnym spotkaniu jakiś większy poziom. Także lecimy, płynność jest jak na razie mega, myślę, że i teraz lepiej wam się będzie, kochani, oglądało tą FIFA i też będziecie chcieli ją oglądać. Wyłączyłem też komentarz, więc piszcie mi. Ja ogólnie dopiero będę się uczył teraz FIFA na nowo, bo FIFA naprawdę się o wiele odmieniła, grałem za Dasiem. Kurde, dzień do nocy, powiem wam. Ale wczoraj już grałem ze 3-4 godzinki i naprawdę już wykminiłem, co mam robić. Ajajaj, myślałem, że tutaj pójdzie jednak z wodem. No i tak jak wspominałem, no chcę z nimi osiągnąć Ligę Mistrzów. Chcę zobaczyć, na jakim poziomie nam się to uda zrobić. No i 1-0. Balcerzek już zaczyna kanonadę swoją. Myślę, że no kolejny raz powinniśmy zdobyć puchar Bundesligi, tym bardziej ja powinienem zdobyć puchar Szelców. Chciałbym no też zajść się na arenie międzynarodowej, czyli ta Liga Mistrzów, o której wspominałem. Włączony jest też komentarz, piszcie, czy mam włączyć Szaranowicz, nie wiem, kto tam komentuje, Laskowski i Szaranowicz. Także czy mają oni w tle, czy ja mam sobie cały czas rozmawiać, wtedy podgłosiłem troszkę bardziej grę, słyszycie jakieś tam ich podania, strzały, uderzenia, trybuny. Ale mówię, no też czasami jest tak, no wiecie, nie ma z kim porozmawiać, nie ma komu odpyskować. No ale dobra, zaczynamy, 1-0 już w 6 minucie spotkania. Miejmy nadzieję, że to nie tyle na ten mecz. I powiem tak, fizyka bardzo się zmieniła, powiedziałbym wręcz, że teraz to FIFA taki jak trochę pod PlayStation. Ciężko jest opanować tą piłkę, piłka nam odskakuje po podaniach, więc no nie ma co, o Jezu. Czyżby? Nie dojdzie to podanie niestety. Kurczę, podczas nagrywania teraz widzę takie rozmazywanie obrazu, takie dziwne na środku jakby. Ciężko mi to opisać, jakieś paski. Nie wiem, czy to będziecie widzieli, kochani, w trakcie oglądania tego na YouTubie. Nie wiem, czy to też nagrywa, tak? Ale miejmy nadzieję, że to tylko przez nagrywanie ja to widzę, a wy już będziecie mieli normalnie. Raczej żaden program mi się nie odpalił. No i pomyślimy, co tu się może wydarzyć jeszcze. Ogólnie mamy sporo pieniędzy. Nasz klub chyba tam jak na razie tylko jednego zawodnika kupił i nie to jakiegoś tam znanego. Ale to dobrze. Mój skład praktycznie 66 overalla, to jest taka średnia. Ale sobie już wypuścił, niepotrzebnie, tak za szybko. Nie miałem jeszcze pełnego biegu. Mogłem ją trzymać blisko przy nodze. I mówię, to tak mniej więcej średnia to wychodzi 66. Przy czym ja mam już 84 overalla. To jest naprawdę, odstaje każdy mecz gram. Nawet Joey Martins, ten drugi napastnik, którego tak nie lubiłem, powiem wam, że wchodzi i ja też dostaję, gramy na dwóch napastników, tak jak ostatnio potrzebowaliśmy wyniku tam w jednym z już takich meczów. Dobra, to powinniśmy spokojnie go ogarnąć, ale powiem wam, że
No jest ta różnica, muszę się przyzwyczaić do FIFA, ale widzę to na plus. Te podania, to wszystko jest o wiele, wiele inaczej teraz. Bardziej się realnie zachowują gracze. Tu ja nie wiem, co ja mam teraz zrobić, jestem troszkę osamotniony. Dobra, jest. Dobre podanie, dobre podanie. Ale teraz niestety nic z tego nie uda nam się zrobić i mamy rzut rożny. Rzut rożny, moglibyśmy jakoś tu fajnie wykorzystać. Może kogoś zawołajmy, żeby nam wyciągnął. A, nikt nawet nie chce ten. Dobra, spokojnie możemy tu. I do długi słupek, super. A, i niestety nie będzie bramki, ale mamy chyba kolejny rzut rożny. Heh, dziwnie reagują. Ajajaj. Dobra, mamy trzeci rzut rożny. Nie, no nie mów, że ten, od bramki. Kurde. Mogłem to troszkę inaczej się pobawić. Ej, seryjnie, dziko trochę jest bez komentatorów. Ale dobra, już dogram ten mecz do końca. Zobaczymy, jak będziecie właśnie, kochani, woleli, bo tak to czasami oni mi się tam w słowa, wiecie, wplątują. Ale super zawinąłem tą piłę. No i ale z tego, jak ją zaraz tutaj straciliśmy. Podaj pięknie. Super. Ostatnio wczoraj mi się... No, wczoraj, no to ostatnio mówię, bo ja dopiero wczoraj zacząłem FIFA grać. Wczoraj idealny mi lobik wyszedł. Mogłem to nagrać. Myślę też coś nad Intrem, może z FIFA, z innych gier też porobić trochę Inter. Wiecie, tak jak typowa, coś by się przydało, ale nie wiem, zobaczymy. Pomyślimy na pewno coś nad tym. Teraz zaraz będziemy troszkę luzu będę miał w szkole z racji tego, że rekolekcje szkolne są i będziemy mieli na 10, bo ja już swoje niestety miałem parafialne, znaczy stety, dobrze. Czekajcie, bo muszę tutaj się nie skoncentruję się, bo już mi zabrali piłkę, także możemy sobie dalej porozmawiać i będzie troszkę luzu. Wiecie, te już lekcje nie będą aż w takim tempie, jak powinny być. Akurat na pierwszych godzinach przepadały mi dość fajne lekcje, bo tak jak angielski, polski itp. Także jest okej. W następnym tygodniu mam tak, dzień wiosny, gramy w piłę, no to już poniedziałek nam odpada. Później zaraz mamy 3 dni i mamy święta wielkanocne, znaczy przerwę do świąt wielkanocnych. Brawo. Brawo za zablokowanie. Może polecimy teraz jakąś kontrą? Coś w tym stylu? Aj, za mocne podanie do walcerzaka. No trudno. Więc troszkę będę na pewno jeszcze ponadrabiamy. Teraz cieszę się, że nie ma tych przestojów na kanale. Wiecie, cały czas postaram się coś wam wrzucać. Oglądacie, cieszy mnie wasza aktywność na pewno. Ciągle grono widzów rośnie. Aj, tu podanie miało być tam na skrzydło, bo był osamotniony mój partner z drużyny. Ale powiem wam, że przydałby mi się jakiś fajny skrzydłowy, dość szybki, taki bardziej, no, może nie musi być znany, ale dość szybki, fajny, żebym mógł sobie, wiecie, trochę więcej podogrywać jeszcze, porozgrywać z kimś piłki z przodu. A tutaj, no, jak widzicie, niestety, tutaj jest kopanina, właśnie o tym mówiłem. O, na nim myślałem, że jakieś zwody w ogóle ma, także nawet z wodami się nie idzie nimi pobawić. Ja naprawdę już mam niezłe zwody obcykane wczoraj, jak patrzyłem, to kurde, nawet powiem wam, że Mesialdo nie potrafiłem takiego zwodu zrobić, a tutaj niestety tracimy bramkę. I powiem wam, że te ostre kąty, które są teraz, akcje takie wyprowadzane, komputer w ogóle inaczej myśli i dużo bramek pada z tego ostrego kąta. Ja wczoraj jeszcze miałem około 3-4 bramek z tego ostrego kąta, a tak na pewno we wcześniejszej FIFA nie było. Także no jakieś poprawki są, trzeba się troszkę FIFA nauczyć. Teraz na pewno te rzuty karne już są, nie są takie, jak powinny być zawsze. O, dobrze wchodzi teraz, tu będzie, nie będzie niestety. Bramkarz dobrze wyłapał, Ziller. Jestem bardzo ciekawy, bo dzisiaj godzina 18:30, idę przed, no nie idę przed telewizor, bo nie mam Eurosport 2, ale coś wymyślę, może gdzieś do kogoś się przejadę, no Bayern kontra Borussia, naprawdę mega meczyk, a może do brata właśnie się przejadę, zobaczę, z chęcią bym sobie to obejrzał na dużym telewizorze, no bo tutaj polecam wam telewizjadę, jak ktoś sobie lubi oglądać telewizję, a nie ma czasu i woli w komputerze odpalić, naprawdę zajebista strona, tylko trzeba mieć nawet w miarę internet. Kurna dziot, ktoś tu dzwoni. No, czekajcie, Brączek dzwoni. No, co tam? No? Halo? No? Ty weź mi napisz SMS-em, bo tu zasięgu nie mam. A, no dobra, dobra, no to mów, już się słyszę. No to jak... No, no. Dobra, to co? Tak, to ale to ja teraz nagrywam, to wiesz co? To napisz mi wszystko SMS-em, jak możesz, bo ja teraz nagrywam. Brączyć was pozdrawia, no. To ten, napisz mi SMS-em, jak nie, to zadzwonię do ciebie za parę minut. A, to ja ci wydam. No, no.
Dobra, to luz. No to dobra, to na razie. Włączuj dzwonił, filmu muszę wydać, bo pojechał tam do siostry i niestety nie ma internetu i nie może wydać, ale już lecimy. 46 minuta, kochani, spotkania, ja pierdzielę, jak zjebałem. Bo misklik, przepraszam, myślałem, że wiecie, tutaj miałem już wcześniej, trzymałem na tym. I kurde, fajna akcja nam tu wychodzi, ale nie wiem, jak ona się zaczęła przez Brączka. Chodzi od 1. Na razie Bartek nie odbiera, bo Brączek ma jutro jechać na nagrywanie. Właśnie nie wiem, czy nagramy dziś w nocy, jak wrócę z kina sobie, tego drwala, czy też nagramy sobie jutro rano. Ale to wszystko zależy od Brączka i czy pojedzie na nagrywanie. Jakieś uwagi, coś tam on nie mówi, niestety nie słyszymy tego. Nie, chyba wiecie co, od następnego spotkania włączymy sobie już ten komentarz. Także jak na razie jestem mega zszokowany FIFą. A dokończając, to właśnie no jutro mega szlagier w Bundeslidze, Borussia kontra Bayern. Bayern ostatnio przegrał z Mainz, oglądałem ten mecz, powiem wam, że no rewelacji na razie Bayern nie robi w takich meczach. O kur... troszkę za daleko wypuściłem, bo tutaj już bym siebie wypuszczał praktycznie. I powiem wam, że no Borussia jest w gazie ostatnio, wystawiając no nawet i czekajcie, z kim ona na sy, o Jezu, teraz mi z głowy wyleciało. Mniejsza z tym, wystawiając młodziaków, naprawdę ten skład był drugi skład praktycznie wystawili, tam kilka podstawowych grało piłkarzy. Naprawdę dali sobie radę, chyba 2-0 było, tak, dokładnie było 2-0. Także powiem wam, no mega, cieszy mnie to bardzo, bo to zwiastuje naprawdę jutro mega emocje. I chciałbym, żeby Borussia wygrała z racji tego, że brakować teraz na razie tracą 5 punktów. Zobaczcie, wygrywając ten mecz, taki mecz liczy się za 6 praktycznie. Mają 3 punkty, zbliżają się już na 2 punkty do Bayernu. Nie wiem, co ja teraz mam zrobić. O kurde, ale do dupy przerzucenie. Ty, nie wyszła. Kurna, dziot, uratował po prostu piłkę. Fajne to nawet było. Jeszcze takiego czegoś w falu nie było. Tutaj podanie bramkarza. Teraz mniej troszkę bramkarze wykorzystują, z tego co już udało mi się pograć. Dobra, mamy, odzyskaliśmy szybko piłeczkę. Podanie na skrzydło. Palcerzak. Niestety nic z tego nie będzie, jakieś SMS, a Brączuj mi tam wysłał haslo, żebym mu tam wszedł i wydał film. Dobra. Cyk. Palcerzak. Jeszcze raz. Kurna, faul. Ja widział faul tam. Proszę ja was. Dobra, mniejsza z tym. Ogólnie też piliście, czy chcielibyście coś innego jeszcze z FIFA, bo na pewno będzie był, uwaga, tutaj nie ma. Ja pierdolę. O Boże, jak się bałem, że będzie karny. Co za idiot. Czy mam robić jeszcze jakieś serie? O, tutaj może być dobra klepa. Nie, niestety nie będzie. Nie zdążymy. Takie widzicie, no nie trzyma tej piłki przy nodze tak jak to było w poprzedniej FIFA, znaczy no w poprzedniej aktualizacji FIFA. Ta piłka już nam odskakuje, trzeba naprawdę mieć dobre podania i teraz może będzie coś. Będzie Krzychu. Krzychu, rzut karny. Halo? Proszę bardzo, rzut karny, czerwona kartka. No i tak, bo to była sytuacja sam na sam, proszę państwa. Mam nadzieję, że rzut karny. Chciałbym go wykorzystać. Ja pierdzielę, serio? Nie wiem, pokusimy się mną o strzał. Ale tu było blisko, ale tu było blisko. Chciałbym zobaczyć. Szkoda, że nie dałem tego bardziej na kąt. Czyżby my schodzimy? Nie, nie schodzimy jak na razie. Podaj. Rozegramy sobie to. Jak mi to wybił. Dobra, Balcerzak, spróbuj to przejąć. Niestety nie uda nam się, ale dobra, już tutaj pyk. No i nic. Dobra, tu zaraz tutaj. O, dupa. Kurde, chłopoki, jest po jeden. Trochę lipa jak na... kiedy mi strzelili bramę? A, z tego kąta, co wam mówiłem. No tak, zapomniałem. Pardon. Messie, madame. Dobra, spróbujcie to jakoś fajnie rozegrać. A Balcerzak, to kurna, gdzie ty jesteś? Ja pierdzielę, jak wy do dupy to rozegraliście, ja nie mam pytań, czemu ty też tak w ogóle nie biegłeś? I wracając do tych serii z FIFA, czy chcecie jeszcze właśnie jakąś serię z FIFA, bo będzie na pewno jeszcze z Adamem, wiadomo, to co kiedyś. No. Wow. Były takie faule wcześniej? Pewnie mnie zmieniono.
Ej, zobaczmy takie coś. Warto zobaczyć takie coś. Ha! Ja pierdzielę. Jak siadło to fajnie. Ale to już moja druga bramka, już wcześniej też zdobyłem z około 30 metra, też tak uderzyłem, ona wcale nie leciała dość mocno i bramkarz tego nie wyjął. Także po tych aktualizacjach jest na pewno takich trochę fajnych spraw. 3 minuty do końca, cieszy mnie to bardzo, bo mamy 3 punkty. Ale kurde, miazga. Ej, był szpraj wcześniej? Ja pierdzielę, tak długo w FIFA nie grałem. Ale to ładne uderzenie, naprawdę, z dystansu. Będziemy się bawić teraz. No bramkarz nie sięgnął niestety. No super, mamy jedną swoją... A nie, jesteśmy jeszcze na boisku, serio? Mogłem siebie tam zawołać do tej piłki, ale dobra, nie mamy co też się, wiecie, samolubem być cały czas. Mamy out. Szybko jeszcze zdążymy może coś rozegrać. Dobra, będzie super piłka. Będzie super piłka. Ale tutaj sobie przyjął do dupy. Dobra, mamy jeszcze out. Prosiłbym o... O, dobra, szybko, super. O jeny. Dobra, mamy jeszcze jeden aut, zdążymy? Będzie ciężko. Szybko, szybko. O Boże. Widzi, a! I teraz co jeszcze zauważyłem, strasznie się kieruje dziwnie strzałką. Strzały. Jak widzicie, teraz skierowałem bardzo mocno, bo chciałem taki, żeby zakręcił rogalem w lewy dolny róg. Jak widzicie, nie trafił w tą piłkę, także... Jak na razie FIFA na plus, cieszy mnie bardzo, będziemy teraz coraz więcej grać, FIFA będzie się pojawiała jako drugi odcinek na kanale, także... Tak, no nie wiem ile tych łapek, ile wybijecie to będzie, ja wam dziękuję serdecznie za uwagę, do kolejnego odcineczka, do popołudnia, trzymajcie się, cześć!